Jacek Karnowski, witam państwa. To jest telewizja w Polsce, w centrum wydarzeń. Podsumowanie dnia. Trwa upór prokuratorów przeciwko próbie przejęcia prokuratury krajowej przez powołanego wbrew ustawie nominata. Prawo i Sprawiedliwość podsumowuje objazd kraju. Bardzo dobra frekwencja i ważne słowa Jarosława Kaczyńskiego. Komisja Europejska poprawiła nagranie, na którym określiła obóz w Auschwitz jako leżący na terenie Polski. Czy to zwykła wpadka, czy też konsekwentna polityka? Portal w polityce.pl ustalił, że 10 prokuratorów regionalnych i okręgowych, których odwołał Adam Bodnar, nie zamierza składać broni. Skierowali oni do prokuratora generalnego pisemne stanowisko, w którym podkreślają, że decyzja ministra sprawiedliwości łamie ustawę o prokuraturze. Z naszych informacji wynika, że w swoich pismach prokuratorzy wskazali na jawne nierespektowanie zabezpieczenia Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał zakazał podejmowania czynności i działań stanowiących kompetencje prokuratora krajowego przez osobę powołaną do pełnienia obowiązków. Ich zdaniem instytucja PO prokuratora krajowego nie jest znana w polskim systemie prawnym. Sytuację w prokuraturze skomentował europoseł Patryk Jaki. Proszę państwa, artykuł 15 prawa o prokuraturze. Punkt pierwszy mówi: prokuratora regionalnego, okręgowego i rejonowego powołuje po przedstawieniu kandydatury właściwemu zgromadzeniu prokuratorów i odwołuje prokurator krajowy. No ale tu nic takiego nie nastąpiło. On sobie wydał komunikat, że odwołuje. Ani zgromadzeniu prokuratorów, ani prokurator krajowy, on po prostu wydaje komunikat, że odwołuje. Czyli co, wszystkie ustawy w Polsce możemy sobie teraz podrzeć? Tak? Prawa w Polsce nie ma? Bo wola polityczna jest najwyżej? To chcemy w Polskę zamienić państwa afrykańskie? Dramatyczne pytania w Sejmie, które zadawał poseł Patryk Jaki. Michał Ostrowski, zastępca prokuratora generalnego, tak opisuje sytuację w prokuraturze. Sytuacja jest bardzo dynamiczna i niestety bardzo niekorzystna, bowiem pan Bilewicz przywłaszcza sobie funkcję prokuratora krajowego w sposób nielegalny, podejmuje działania. Były to wcześniej działania typowo organizacyjne, no, dyrygował ruchem samochodów na parkingu określanym przez prokuratorów jako PO dyrektora parkingu, no ale to powiedzmy to było w piątek. Natomiast teraz podejmuje decyzje kadrowe. Ja z samego rana wezwałem pana prokuratora Bilewicza, żeby zaprzestał wykonywania tego typu czynności. Nie wiem, czy państwo widzą to moje pismo. Ja widzę to. Już po godzinie 8 pan Bilewicz trzymał ode mnie to pismo, nie zastosował się i podejmuje niestety decyzje kadrowe. Otóż usiłowuje odwołać szefostwo prokuratury warszawskiej, prokuratora regionalnego, prokuratorów okręgowych. Tego typu pisma częściowo podpisywane przez pana prokuratora generalnego, częściowo przez pana prokuratora Bilewicza są w tej chwili im wysyłane. Spodziewamy się dalszych takich bezprawnych działań. Postawa prokuratorów, którzy sprzeciwiają się tej uzurpacji, może budzić jedynie szacunek. Działania koalicji 13 grudnia skomentował na antenie telewizji w Polsce.pl również poseł Jacek Ozdoba. Posłuchajmy. Na koniec dnia to wszystko, co robi w tej chwili, co robią bodnarowcy, nosi znamiona działania przeciwko Polsce. Już nie tylko to jest kodeks karny, oczywiście, i zamach stanu, no bo to jest siłowe przejęcie organu bezpieczeństwa istotnego z punktu widzenia funkcjonowania Polski, ale również mamy przekroczenie uprawnień, mamy próbę poświadczenia nieprawdy, bo przecież pan Bilewicz w każdym dokumencie de facto poświadcza nieprawdę, bo nie jest żadnym prokuratorem krajowym. Nie ma czegoś takiego jak nieskuteczne, czy tam jakieś tak zabawa, że w ogóle odwoływanie pana prokuratora krajowego. Musi być zgoda pisemna pana prezydenta. Nie ma takiej zgody, więc prokuratorem krajowym pozostaje teraz dalej funkcjonujący prokurator krajowy, pan prokurator Dariusz Barski. Ale co ciekawe, zwróćmy uwagę, w jaki to przyniesie skutek prawny z punktu widzenia bezpieczeństwa wewnętrznego. Po pierwsze, każde postępowanie karne, które będzie oparte wokół osób, które będą nominatami uzurpatora, czy będzie się wydawało tym osobom, że podjęto decyzję polityczną, czy tam decyzję merytoryczną, formalną, jakąkolwiek, wobec delegowania na przykład prokuratora regionalnego nowego, gdyby tak się okazało, to ten prokurator nigdy nie będzie tym prokuratorem i każda jego czynność będzie możliwość podważania go w sądzie.
Odwołanie prokuratorów, próba odwołania prokuratorów to kolejny akt bezprawia. Nowa władza od tygodni pokazuje swoją brutalną twarz. Mówił o tym w czasie spotkania w Kielcach prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Doszło do tego, że władza już nie tylko łamie prawo, łamie konstytucję, ale nawet tego nie ukrywa. To określenie Tuska, prawo tak jak my je rozumiemy, no, sprowadza się do tego, że prawo to po prostu wola Tuska. Czyli mamy tutaj do czynienia z czymś w rodzaju absolutyzmu. Oczywiście trochę przesadzam. W takim czystym absolutyzmie byśmy się tutaj nie spotkali, ale jeżeli to pójdzie tak dalej, jeżeli się temu nie przeciwstawimy, to być może za rok, a może nawet i wcześniej, to będzie już niemożliwe. Musimy naszych praw bronić, bronić twardo, bronić ofensywnie. I to jest ta sprawa najważniejsza. W swoim wystąpieniu prezes Prawa i Sprawiedliwości wypowiedział także słowa, które odbiły się szerokim echem. Chodzi o Polski Ład, zmiany podatkowe i ich wpływ na wynik wyborów. Posłuchajmy. Ci, którzy przygotowali ten ZUS, działali w ramach przygotowania tego, co nazwaliśmy Polskim Ładem. No i to się okazał po prostu błąd. Przyznaję to. Myśmy błędy też popełniali. I jeżeli dojdziemy do władzy, to tą sprawę załatwimy. Ta jednoosobowa działalność gospodarcza, także ta drobna, kilkuosobowa, czy tam kilkunastoosobowa działalność jest w naszej gospodarce niesłychanie ważna. I to jest ogromna część naszej gospodarki. I dlatego też doceniamy to i od strony wyborczej, ale przede wszystkim doceniamy to od strony gospodarczej, no i od strony losu milionów ludzi, bo to łącznie są miliony ludzi, licząc tych, którzy to prowadzą, licząc zatrudnionych. Także mogę panu tylko teraz powiedzieć, przepraszam, pomyliliśmy się i się naprawimy. Tak deklarował prezes Prawa i Sprawiedliwości. I jeszcze jedna wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego. Chodzi o zbrojenia i ważną przestrogę, by pilnować, by nowa władza nie przycięła programów zbrojeniowych, bo może się to skończyć tragicznie. Jeżeli wybuchnie wojna i Polska stanie się krajem frontowym, krajem, który nie odstraszy od zaatakowania go i który zostanie zaatakowany. A wtedy pamiętajcie, że Rosja jest konsekwentna. Od 2 lat prowadzi wojnę z Ukrainą. Miała prowadzić kilka dni czy kilkanaście dni. Pierwszą fazę dotkliwie przegrała, a mimo wszystko prowadzi. Ma potężne zasoby. Ma mimo sankcji różne możliwości uzyskiwania tego, co jest potrzebne do prowadzenia wojny. I prowadzi. Tak samo będzie wtedy, jeżeli my zostaniemy zaatakowani. Ktoś powie pomoc NATO. Oczywiście tak, ale pod jednym warunkiem, że my będziemy w stanie się bardzo skutecznie i to długo, nie jakiś tydzień czy miesiąc, tylko dużo dłużej, sami bronić. Dlatego tak wielkie znaczenie mają zbrojenia rozpoczęte i rozpędzone przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Objazd kraju zorganizowany przez PiS okazał się wielkim sukcesem. Sale są pełne, a nawet przepełnione. Widać mobilizację i gotowość do walki. Tak to wyglądało w Rzeszowie, gdzie z Polakami spotkała się była premier Beata Szydło. Teraz pozdrawiamy całą Polskę z Rzeszowa. Bądźmy razem, damy radę wygrać. Co wynika z tych spotkań? Na pewno Prawo i Sprawiedliwość pokazuje, że ustało na nogach. Pokazuje także, że słucha Polaków. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Anna Kwiecień mówi także o wezwaniach do kolejnej wielkiej manifestacji Polaków w Warszawie. Jest ewidentnie niszczenie państwa, niszczenie fundamentów państwa demokratycznego. I dlatego Polacy mówią wprost.
musimy, nawet domagają się kolejnego wielkiego spotkania w Warszawie, kolejnego wielkiego marszu, żeby zamanifestować i dać sygnał obecnemu rządowi, rządowi 13 grudnia, że Polacy biernie nie będą się przyglądać temu, jak dzisiaj niszczy się państwo demokratyczne. To państwo demokratyczne jest niewygodne dzisiaj urzędnikom brukselskim, dla urzędników brukselskich, bo oni mają po prostu inny plan na całą Europę. Oni chcą tak naprawdę centralizacji. Władza ma być osadzona w Berlinie. To stamtąd mają płynąć rozkazy, a w Polsce i w takich i w innych państwach mają być tak naprawdę namiestnicy, którzy będą wykonywać ich polecenia. Pierwszym sygnałem, myślę, szokującym dla Polaków, i oni to wprost mówią, to była ta ustawa wiatrakowa. Tak. Ale potem stało się jeszcze coś gorszego, czyli zawłaszczenie mediów. Prawo i Sprawiedliwość szykuje się na ciężką opozycję. Możliwe jest wszystko, każda represja. Mówił o tym na antenie telewizji w Polsce poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Jakubiak. My zakładamy z natury rzeczy, że nam YouTube'a wyłączą, że nam Facebooka wyłączą za chwilę, odetną nas od informacji i budujemy własne komunikacyjne kanały dla bezpieczeństwa naszego. I to bym bardzo prosił ludzi, którzy nie chcą tracić kontaktu z wiedzą, żeby rejestrowali się, a wtedy takie grupy właśnie oddolne, niesformalizowane grupy Polaków, których celem jest wspólny mianownik, czyli dobro ojczyzny, żeby się rejestrowali w takich rzeczach i do naśladowania zachęcam. Szykujemy się do zejścia do podziemia, nawet takiego oczywiście w cudzysłowiu. Natomiast proszę państwa, nie spodziewam się po Tusku niczego dobrego. Na pewno warto też zauważyć głos ojca Tadeusza Rydzyka, który na poświęconej sytuacji mediów konferencji w Toruniu wzywał do aktywności. I właśnie zaniedbanie. My bardzo wiele zaniedbujemy. My wiemy, co powinno być. Mówimy, a to powinni zrobić tamto. Ja pamiętam od samego początku Radia Maryja. To nam wszyscy mówili, że to jeszcze powinno być, a to zrobicie. Jak spotykam się z ludźmi, to mi pełno przychodzi do mnie ludzi i mówię, proszę ojca, to jeszcze zróbcie, a to jeszcze zróbcie. A mówię, a ty się weź do roboty. No, zrób to sam. Zrób to sam, proszę państwa, z pewnością warto przemyśleć to wezwanie. Nie milkną też echa weekendowego skandalu z udziałem szefowej Komisji Europejskiej. Przypomnijmy, w sieci pojawiło się skandaliczne nagranie przedstawicieli komisji z okazji Dnia Pamięci o Holokauście. W filmie, w którym występuje Ursula von der Leyen, promowane jest kłamstwo na temat II wojny światowej. Zobaczmy cytat z mediów społecznościowych, ten właśnie fragment, ten kluczowy fragment. Widzimy bardzo wyraźnie, w nagraniu zostały przypomniane nazwiska ofiar Holokaustu, no ale przy miejscu śmierci napisano Auschwitz-Kamp, obóz Auschwitz, Polska, tak jakby nie było niemieckiej okupacji, jakby to na naszym terenie państwo polskie postawiło jakiś obóz. To oczywiście nieprawda, wielki skandal. Posłuchajmy komentarza Patryka Jakiego do tego właśnie zdarzenia. Sądzę, że Niemcy uznali, że skoro ich człowiek rządzi w Polsce, to mogą sobie pozwolić na więcej. I to jest tylko i wyłącznie konsekwencja tego, bo oczywiście określenia polskie obozy koncentracyjne wcześniej również się pojawiały, ale skala tego wszystkiego, co się teraz dzieje, bo to nie jest tylko to spot von der Leyen, to są jakby artykuły w niemieckiej prasie i inne elementy, pokazują, że jednak oni uznali, że rządzą nasi w Polsce, to my Niemcy teraz możemy. Ostatecznie Komisja Europejska zamieniła pliki, klipy i w tym nowym już prawidłowo napisano, że był to niemiecki, nazistowski obóz. No ale powstaje pytanie, czy to przypadek, proszę państwa, czy też konsekwentna polityka, bo mamy wrażenie, że gdyby rzecz dotyczyła innych kwestii, delikatnych, to do takiej pomyłki by oczywiście nie doszło. Dziękuję bardzo i wracamy za chwilę.